spali na sałasie w lesie. Janioł igło budził, nowinę im niesie. Wytuciło śpicie, a w stajence dziecię nowonarodzone. Witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym świątecznym filmiku. Chciałabym polecić Wam kilka książek, myślę, idealnych do przeczytania w ten świąteczny, wigilijny wieczór. Książek o świętach, na święta. I mam nadzieję, że mój filmik Wam się do czegoś przyda. Ale może przejdźmy już do rzeczy. Pierwszą książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, a właściwie nie, ona chyba nie wymaga opowiadania, myślę o opowieści wigilijnej. Jestem stuprocentowo pewna, że każdy z nas czytał ją przynajmniej raz w życiu. Ja w tym roku zamierzam przeczytać ją po wieczerzy wigilijnej. Myślę, że wtedy będę najedzona, co za tym idzie, szczęśliwa, więc będę mogła wziąć się za czytanie. Kolejnymi książkami, dzięki którym będziecie mogli poczuć atmosferę Bożego Narodzenia, są dwa kryminały Agaty Christie. Pierwszy to Morderstwo w Boże Narodzenie, a drugi to Tajemnica Gwiazdkowego Puddingu. Od razu mówię, że niestety żadnego z nich nie czytałam, ale oczywiście mam zamiar to zrobić, tylko nie wiem kiedy. W każdym razie myślę, że bardzo dobrze wiedzieć o ich istnieniu. Może najpierw o tym, co kryje w sobie Morderstwo w Boże Narodzenie. Zbliża się Boże Narodzenie, senior rodu Simeon Lee do swej rezydencji zaprasza rodzinę. Spotkanie jest nietypowe, gdyż Lee niemal nie utrzymywał z dziećmi kontaktów. Przyjemnej atmosfery nie poprawia pojawienie się uchodzącego za czarną owcę syna, a tym bardziej wnuczki, którą rodzina widzi po raz pierwszy. W ponurych nastrojach podsycanych pragnieniem odziedziczenia jak największego spadku zebrani dowiadują się o zabójstwie złośliwego milionera. Do akcji wkracza niezastąpiony Herkules. Przed detektywem trudna zagadka, okazuje się bowiem, że z sypialni Simeona zniknęły diamenty. Nie wszyscy goście ujawnili prawdziwą tożsamość, a zamordowany miał niejednego wroga. Myślę, że cała historia zapowiada się bardzo ciekawie i byłaby idealna na wigilijny czy też świąteczny wieczór. Tak więc zachęcam do przeczytania. Sama też w najbliższym czasie postaram się z książką zapoznać. Drugą książką Agaty Christie, o której myślę dobrze wiedzieć w ten bożonarodzeniowy czas, jest Tajemnica Gwiazdkowego Puddingu. Jest to zbiór 6 opowiadań Agaty Christie, w których spotkamy 2 jej najlepszych detektywów, czyli Herkulesa Poirot i Jane Marple. Myślę, że dla wszystkich miłośników kryminałów przeczytanie jakiegoś w święta będzie bardzo dobrym wyborem, tym bardziej jeżeli jest to kryminał, którego akcja toczy się również w okresie Bożego Narodzenia. Kolejną książką, którą chciałabym Wam zaproponować do przeczytania w święta, jest powieść Anny Fitzner-Ogonowskiej Szczęście w cichą noc. Muszę się Wam przyznać, że kiedy zobaczyłam po raz pierwszy tą książkę w księgarni, bo oczywiście musiałam się jej bliżej przyjrzeć, od razu oczarowała mnie jej okładka. Jest taka typowo zimowa, nasuwająca skojarzenie z ciepłym wieczorem, w którym możemy poczytać książkę siedząc pod kocykiem. Czyli są to bardzo miłe skojarzenia. Wieczór wigilijny, za oknem cisza, pada śnieg, dom pachnie piernikiem i goździkami. Na stole dodatkowe nakrycie. Może zaraz ktoś przyjdzie. Hania pragnie spędzić Wigilię z najbliższymi osobami w swym rodzinnym domu. Chce, by było jak dawniej. Zapowiada się wspaniały czas, pełen miłości, mądrych rozmów, rozkochanych spojrzeń i wyśmienitych dań. Lektura tej magicznej opowieści, w której tradycja staje się jedną z bohaterek, z pewnością rozgrzeje serca i sprawi, że te święta, choć obchodzone zimą, będą ciepłe i prawdziwie wyjątkowe. Z opisu wynika, że jest to idealna książka na ten zimowy, świąteczny czas. I właśnie dlatego postanowiłam Was o niej poinformować, jeżeli oczywiście o niej jeszcze nie wiecie. Moja kolejna świąteczna propozycja jest skierowana do wszystkich miłośników Władcy Pierścieni oraz samego Tolkiena. Nie wiem, czy wiecie, ale autor Władcy Pierścieni, czy też Hobbita, w okresie Bożego Narodzenia podrzucał swoim dzieciom odręczne listy opatrzone różnymi rysunkami, rysunkami Mikołaja, Niedźwiedzia Polarnego, a także śmiertelnych wrogów świąt, czyli goblinów. A książka, o której mówię, czyli Listy Świętego Mikołaja, są rozszerzonym zbiorem właśnie tych odręcznych listów opatrzonych obrazkami, które Tolkien przez lata darował swoim dzieciom. Jeżeli chodzi o młodszych czytelników, do przeczytania na święta chciałabym polecić im książkę Astrid Lindgren Boże Narodzenie w Bullerbyn. Zresztą, co ja mówię, polecam ją nie tylko dzieciom, ale również wszystkim dorosłym, którzy bardzo miło wspominają dzieci z Bullerbyn i być może chcieliby powrócić do Bullerbyn, ale w takim właśnie bożonarodzeniowym, świątecznym czasie. W Bullerbyn dzieci z zapałem pomagają w przygotowaniach. Wystawiają ptakom snopki owsa, pieką pierniczki, jadą do lasu ściąć 4 choinki. Jedną dla zagrody północnej, jedną dla środkowej, jedną dla południowej i jedną dla dziadusia.
W powietrzu unosi się zapach pierników, laku do lakowania prezentów i wszystko jest tak piękne i świąteczne, że aż brzuch może od tego rozboleć. I wreszcie nadchodzi Wigilia. To już wszystkie książki, które chciałam polecić Wam do przeczytania w święta. Mam nadzieję, że któraś Wam się spodoba i może zdecydujecie się ją przeczytać. Jest jeszcze troszeczkę czasu, więc możecie szybko pobiec do biblioteki lub księgarni. A z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Chciałabym życzyć Wam rodzinnych, ciepłych, przyjemnych świąt Bożego Narodzenia, podczas których uda Wam się przeczytać chociaż jedną drobną, chudziutką, malutką książeczkę. Życzę Wam spełnienia Waszych najskrytszych marzeń, wielu sukcesów w szkole, w pracy, na uczelni, dużo czasu na czytanie i przede wszystkim życzę Wam dużo zapału do realizowania Waszych planów i marzeń. Do zobaczenia już wkrótce i pa, pa!